Koronawirus wygrywa ze szczepieniami. Alarm w Hosze, w Ho. Koronawirus wyprzedza szczepienia. Koronawirus rozprzestrzenia się na tyle szybko, że wyprzedza szczepienia w ujęciu globalnym, ostrzega szef Światowej Organizacji Zdrowia w Ho, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jego zdaniem bogate kraje robią zbyt mało w tej sprawie, niwecząc nadzieję na szybkie pokonanie pandemii. Szef WHO odniósł się do informacji płynących ze szczytu G7. Przywódcy najbogatszych państw zobowiązali się do przekazania miliarda szczepionek dla uboższych krajów w ciągu roku. To duża pomoc, ale potrzebujemy więcej i szybciej. W tej chwili wirus postępuje szybciej niż globalna dystrybucja szczepionek, zwrócił uwagę Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ponad 10 tysięcy osób umiera każdego dnia. Te społeczności potrzebują szczepionek teraz, a nie w przyszłym roku, dodał. I jak wylicza Bank Światowy, w krajach G7 wykonano 73 razy więcej szczepień niż w pozostałych państwach. Program COVAX dostarczył na razie 87 milionów szczepionek przeciw COVID-19 do 131 krajów, znacznie mniej niż zakładano. WHO wyznaczyła cel zaszczepienia 70% światowej populacji w ciągu roku. Według organizacji potrzeba 16 miliardów dolarów na przyspieszenie światowej kampanii szczepień. Jak podkreśla WHO, kwota ta stanowi 1% globalnych wydatków na obronności. Według licznika The New York Times, jak dotąd na świecie wykonano 2,39 miliardów szczepień.